Siemaneczko, z tej strony Krzychu, witam Was na moim kanale grajbuda.pl i oczywiście pozdrawiam moich widzów. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam Cię do subowania i do polubienia mojej strony na fejsie, do której macie tam na dole pod tym filmem linka. Często na tej stronce zamieszczam wcześniej z wyprzedzeniem, co będzie na kanale, różne informacje, zdjęcia i tak dalej, więc zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie taką mniej znaną grę na system Neo Geo, wydaną w 1995 roku przez Technos Japan Corporation. Jest to druga gra wydana dla systemu Neo Geo przez tą firmę. Pierwsza była Double Dragon, też bijatyka 1 na 1. Ta gra, którą widzicie, to jest jedna z najdroższych gier dla Neo Geo w wydaniu amerykańskim lub europejskim, już nie pamiętam, ale możecie mnie poprawić, jeśli wiecie. Wydana została wersja też na PlayStation 1, więc jeśli ktoś ma życzenie, ma możliwość uruchomienia japońskich gier czy kopii japońskich gier, to sobie może pobrać z czeluści internetu wersję dla PlayStation, bo też jest właśnie wydana ta gra, ale tylko dla Japonii, dla PlayStation. Tak jak mówiłem, bijatyka 1 na 1, fabuła jest jakaś popieprzona japońska, super bohaterowie i takie tam pierdoły. Dobra, może uruchommy sobie gierkę. Jeszcze zobaczmy to intro do końca. Go Kaiser. Dobra, bijamy kredyta. Oczywiście gramy na Xbox Classics, na emulatorze CoinOps 8. No i co tu dużo więcej gadać, jedziemy. Zobaczmy tych bohaterów. Może weźmiemy tego pierwszego. Wybieramy przeciwnika. Może weźmiemy sobie ninja. Ciekawostką tu jest w tej grze to, że po wygranej walce możemy przejąć umiejętności przeciwnika. Jakiś super cios czy coś takiego. Mamy dwie ręce, dwie nogi. Prosta gra. Jeśli chodzi o sterowanie. Bardzo ładna grafika, duże postacie. Opuściłem speciala jakiegoś. Oczywiście gramy na easy, level pierwszy, jak widzicie. O kurwa. Tam fabuła się toczy, coś jak czytałem kiedyś, to o jakaś szkoła, coś tam, nie wnikam w szczegóły. Cieszymy się walką. Ostatnio mało nagrywam, moi drodzy, bo strasznie mało czasu, co pisałem na mojej stronie. Halpo mał do przodu. Staram się, żebyście mieli co obejrzeć na moim kanale. No i właśnie wlatuje ta bijatyczka. No, but. Ciekawe, co się stanie, jak nacisnę wszystkie naraz. O, zobaczmy. Jakieś pierdol. Rzucę jakieś kurde dynamity. Ale masz to, chamie. O kurde, rozwija się ten COVID. Kurde, ciekawe, co to będzie. Dzisiaj jest sobota, jak to nagrywam. 17, tak? 17? 17. Już jest ponad 9 tysięcy zachorowań. No ciekawe, wierzycie w tego COVID-a, czy nie? Napiszcie w komentarzach, jak chcecie. Napiję się kaweczki, wasze zdrowie. I tu widzicie, mogę sobie przejąć, przejąć sobie ten cios od ninja, a weźmiemy dynamit. Aha, czyli mogę sobie wybierać następną postać. Czyli komputer nie wybiera, tylko ja sam. Tu jest na czarno-biało podświetlony, więc ninja już jest pokonany. Dobra, weźmy robocika. Go Kaiser. Lubię takie 2D gierki, arcade. Lecimy. Zobacz, jaki profesorek tam za mną, tam, o tutaj, tu, o. Robi jakiegoś mecha wielgaśnego. Nie ogarniam tych ciosów. O, puściłem teraz. O tu. Uhu.
To jest mocna noga. O, mocniejszy miał. O kurde, jak się puszcza ten dynamit? Robocik naparza, ostro. Fajnie ta kamera się oddala, jak Samurai Shadow. Przegrałem. Teraz tak łatwo ci nie pójdzie, gnoju. Ogólnie nie znam ciosów, gram może w to drugi raz w życiu, albo trzeci. Puściłem mu dwa szybkie, jeden spacerowy. Jest perfektem, go rozwaliłem. Tamci są niepocieszeni tam w tle. A, jakie salto zrobił. Aj. No nie chcę przegrać, kurde. Skakam za nim, a on se, kurde, ucieka. A, widzisz, trafiony. Uj, uj, uj. Speciala mi przywalił jakiegoś. Nie, nie chcę przegrać. Ale fuks. Udało się. Duże te postacie w Art of Fighting 3 też są takie wielkie postaci. A może nawet większe. I też na Neo Geo. Co to mamy? Jak to się robi? Przód, dół, plus CD. Dobra. Dobry cios może być. Weźmiemy sobie teraz tego. Taki kaptaj Atlantis. Obciachowy stroi. Zaraz C. O, tu mamy jedno. Nie chce mi wyjść to salto za bardzo. CD. Nie wiem, który jest C i D. Tu jest słaba noga, a tu jest mocna noga. Może T. Co to było? O, fajne. I cienias. Co byście powiedzieli, jakbym na moim kanale więcej gierek rzucał z na przykład z 360 i z PS4. Co o tym myślicie? Napiszcie mi, jak możecie, w komentarzach. Czy by to było mile widziane na moim kanale, bo ogólnie to gram w starsze gierki, nie? Ale dostałem w cyca teraz, no. Trafiony. Oj. No się nadziałem. Jest, udało się. Strange moves. Dziwne ruchy. Przytrzymać dół i góra plus CD. Dobry cios, spróbujemy. O, jakieś tutaj historyjka się odtwarza. Kogo bierzemy? Dzierlatkę teraz weźmiemy. Jakiś mur chiński teraz. No i nie wiem, co, który jest CD. Na pewno nie ten. Ej, puszczę.
Co ona pierdziela tutaj? Aj, kurde. Nie mogę jej trafić. Trafiona. Aj, aj, aj. Trafiona. Ten cios się akurat robi jak w Street Fighterze Kenem, Hadoukena czy Ryu. O, trafiona. Runda druga, lecimy. Ciekawe, czy uda się dojść. O. Czy uda się dojść do ostatniego? No, udało się. A co do tej gry, co mówiłem, teraz tak przypomniałem, że jedna z najdroższych, czy to czasami nie było Kizuna Encounter, tak się chyba to nazywało. Mogłem się pomylić, jeśli się pomyliłem, to sorry. Nie bierzemy tego gównianego ciosu, bo i tak nie wiem jak go zrobić. Nie wiem, który CID jest, czy to... to mamy tutaj następną babkę, no to weźmiemy tego dziadka. O, dziadek ma moc. Udało się. Dobrze, że na najłatwiejszym. To już na pewno tu nie doszedł. A, widzisz, trafiłem. I tam. Poszło. Fajna ta mapka, taka, kurde, ulica wieczorem. Gazeta się rusza na chodniku. Oj, oj, oj. Nie przeginaj pały, dziadek. Aha, bo co powiem o jednym ciosie, tu jest taki cios. Tylko w którym to się robi? No i nie udało się, złapał mnie. To gnój. O, ten właśnie. Właśnie ten hacur się robi tak samo jak Kenem w Street Fighter. Do przód i mocna łapa. Dobra, mamy następnego. Weźmiemy tą wróżkę. I zostanie nam trzech jeszcze. To jakaś dyskoteka. Kamuza. Aj. Trafiona. Troszkę już doszłem do wprawy. I bud na ryj. Runda druga. Aj, aj, aj. Technos Presents, co tam oni pokazują? Tak, i wygrałem.
Ile nam zostało tych przeciwników? Trzech. Tu jakiś kurwa gościu spało. No to leci. Jakiś kościół opuszczony czy coś to? A, chciałem Hacura. Ej, puścił co jakiegoś pomagiera. A ja też mam pomagiera, tylko jak go włączyć? Pod spodem, po lewej stronie, pode mną. Aha, to jest w masce, kurde, i bez maski, nie wiem o co chodzi. No nieważne, walczymy dalej. Uuu. Pięknie. Udało się. No to zostało nam jeszcze dwóch delikwentów do obicia. Nie bierzemy. O, come on. Challenge me. No to jakiś boss czy coś. No zostało dwóch. No to jedziemy z tym nietoperkiem. Tak, w ogóle to Japończycy mają wyobraźnię, kurde, tych postaci. Jakiś rokowy, kurwa, ten nietoperz. Robiłem fajny cios, nie wiem jak. Dup, trafiony. Fajna łapa ta na scenie, co gra gitarzysta. Na łapie tej stoi fajnej. Kościotrupa czy coś takiego. Fajnie zrobione. A, ucieknij. Spróbuj tego, fajfusie. Aj kurde. Trafiony. Guten Morgen, butem w mordę. No i co? Mamy ostatniego robocika. Fajnie wygląda ten mój przeciwnik. Wygląda trochę jak ten kurde z tego filmu. Guyver, o! Kto oglądał, niech... Niech napisze w komencie, kto oglądał Guyvera. Ale muza to jest zdupcona tu. Aż kurde. Ty fiucie. Tak. Ogień. Aż złapał mnie. Ty fachuj fusie. Aaaa. Rozjebał mnie. Kurde. A, chciałem haka. Się nie udało. Nie zbiera hak, tak gdzie wślizguję go.
Aj. Jaki fajfus. Prostym sposobem go spróbuję. Rozjebał mnie. Rozdupcył mnie jak. Próbuję się dołączyć. Jeśli się będzie dało dołączyć, to jeszcze spróbuję raz. O, nawet mamy wszystkie postacie. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Próbujemy jeszcze raz. Aki gnój. Tak mnie tutaj zrobił. Ty fiucie. Majeć. Kurde. Jest, udało się. Dobra, zobaczmy drugą rundę. Nawet nie zdążyłem podskoczyć. Kurwa, jak mi przywalił szybko. Trafiony. Troszkę go tutaj pojanuszujemy. Kurde. Masz. Trafiony. 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 Ty fiucie. Jest. Jest, udało się. Ciekawe, czy będzie jakiś jeszcze boss, albo ten się zmorfuje w jakiegoś innego, czy co? A, teraz sam ze sobą walczę, tak? No to jedziemy. Aj. No tego to już nie rozjebę chyba. No, naparza. O kurde. No kurde, nie można ani z góry, ani z dołu. Dobra, próbujemy z daleka. Jaki ham? A masz. Wiem, że sposób lamerski, no ale pasowałby go załatwić, nie? Ja pierdziel. But na wątorbę. Haha. Udało się. Decydujące starcie. Masz. O, o to chodziło. O to chodziło. Ale mnie wyjebał. Ej, ej, ruszaj się. Ja pierdzielę. Ja
kurde. No nie. Niestety. Rozwalił mnie. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje Voltage Fighter Go Kaiser. Jeśli wam się podobało, dajcie łapę w górę. Napiszcie coś w komentarzu, co myślicie o tej grze. I zapraszam do śledzenia mojego kanału, gdzie pokazuję oczywiście różne mniej znane i bardzo znane gry. Zresztą, co ja wam będę mówić, sami dobrze wiecie. Pozdrawiam, zdrówka. Cześć.